Dzień dobry, dzisiaj w samochodzie WB Car prezentujemy Skodę Kodiaq w wersji RS, czyli Race Sport, czyli odmiana stricte sportowego samochodu. Mamy tutaj charakterystyczne czerwone zaciski, które tutaj informują o tym, że samochód ma aspirację samochodu sportowego. Mamy dwie podwójne końcówki wydechu, mamy w środku kubełkowe fotele obszyte skórą, w środek fotela jest z alkantarą. Mamy pamięć foteli, mamy dodatkowo w samochodzie zamontowany system kamer 360. Jest to wersja już po małym lifcie, czyli 2020 rok. Charakteryzuje się ten lift tym, że mamy już nową kierownicę, mamy nowy system multimedialny, ja to pokażę, jak będziemy omawiać wnętrze pojazdu. Dodatkowo nasz egzemplarz wyposażony jest jeszcze jest nagłośnienie Cantona. Mamy tutaj najlepsze lampy z asystentem świateł drogowych. Mamy wszystkie systemy asystujące kierowcę, czyli aktywny tempomat, line assist, sign assist. Mamy dodatkowo panoramiczny dach. Samochód z przebiegiem 90 tysięcy km do końca serwisowany w Skodzie. Pokryty perłowym czarnym lakierem. To też jedna z opcji. I dodatkowo mamy oryginalnie przyciemnione szyby, mamy system zamykania, otwierania bezkluczykowego, tak zwany keyless, czyli system, który umożliwia nam bez użycia kluczyka odpalić samochód, zamknąć, otworzyć i elektryczna otwierana klapa z funkcją też otwierania gestem nogi. Na samochodzie zamontowane jako wyposażenie dodatkowe koła 20-calowe, dodatkowo wewnątrz mamy jeszcze roletki, z tego co kojarzę, na tylnych drzwiach. Widzę, że są. I tak jak wcześniej powiedziałem, wirtualne zegary, kamery 360 stopni. Teoretycznie samochód, tak jakby można powiedzieć, w full opcji. I co charakterystyczne w przypadku tych modeli, to Skoda i cały koncern Volkswagena zrezygnowali tutaj ze stosowania w tej wersji silnikowej, w tej odmianie RS silnika dwulitrowego 240-konnego, tak jak mamy jeszcze w tym samochodzie, i zamieniono go na silnik benzynowy dwulitrowy generujący 245 koni. Natomiast przy tak dużym samochodzie, i umówmy się, to jest SUV, więc on opory powietrza będzie stawiał, bo to nie może tutaj przeczyć prawom fizyki. Więc ta wersja z silnikiem benzynowym, jak oglądałem sobie testy jednego z dziennikarzy, to tam nawet w mieście pokazywało zużycie w granicach 13-14 litrów. Natomiast ta wersja diesla, która jest u nas, to ona się zaspokoi przy dynamicznej jeździe w mieście. Zakładam, że ciężko jest przekroczyć 8-9 litrów. Natomiast my jechaliśmy tym samochodem na sprawdzenie do serwisu i mi udało się zejść poniżej 6 litrów. Tak, no nie tym, ale w takiej wersji i udało się nam zejść poniżej 6 litrów, więc tutaj różnica praktycznie jest dwukrotna, jeżeli chodzi o zużycie paliwa w stosunku do benzynowego samochodu. Dlatego tych samochodów, powtórzę, na rynku już będzie coraz mniej. Czyli ktoś, jeżeli szuka Skody RS z silnikiem, tak jak tu jest, diesla dwulitrowym, 240-konnym, podwójnie doładowanym, z niskim w miarę przebiegiem, bo tutaj nasz ma 90 tysięcy i to jest przebieg autostradowy, no to tych samochodów ubywa i one po prostu znikają. Za chwilę ich w ogóle już nie będzie. Więc jeżeli ktoś jest na kupnie, no to powiem tylko, że jeszcze mamy taką obecnie w ofercie wersję identyczną, tylko w kolorze białym, w pakiecie też black. No to może przejdziemy i pokażemy sobie, jak ten samochód się prezentuje. Może zaczniemy od silnika. Zerkamy pod maskę. Tak jak wcześniej powiedziałem, dwulitrowa jednostka już chyba do granic możliwości dopracowana przez koncern Volkswagena. Dwie turbiny, 240 koni. No, daje potężny moment obrotowy też. Natomiast jeżeli komuś to jeszcze by było mało, to widziałem też na YouTubie filmiki, na których tutaj podniesienie mocy o następne, powiedzmy, nie wiem, 50-100 koni nie stanowi większego problemu. Tutaj też 87, czyli 3000 km tutaj sobie zrobił od ostatniego serwisu w Skodzie. Tutaj samochód napędzany oczywiście na cztery koła,
skrzynia DSG też w tej wersji, tej co w Arteonie, czyli DQ500, czyli ta mocniejsza, bardziej wytrzymała. Zamykamy. Przechodzimy sobie tutaj też takie smaczki Skody, czyli fajna gumeczka, która w momencie domknięcia drzwi się schowa, puk, a zawsze drzwi będzie mieć w tym miejscu idealne, czyli nieobite. Wnętrze samochodu idealne, no tutaj to co wcześniej jeszcze mówiłem, to powiem może o tej kierownicy. Mamy podgrzewaną kierownicę i tutaj w tej wersji po prostu tu jest troszeczkę bardziej ta kierownica wycięta, jest grubsza, mniejsza i to wszystko jest moim zdaniem dużo ładniej zrobione niż w poprzedniej wersji. Więc po tym rozpoznamy wersję już poliftową 2020 roku. I dodatkowo cały system multimedialny już jest też zmieniony. Tutaj mamy Apple CarPlaya bezprzewodowo, Android Auto. Mamy ładowarkę indukcyjną tutaj pod spodem do ładowania. I dodatkowo tutaj już nie ma slotów na USB standardowy, tylko mamy USB typu C. To potem ktoś po prostu sobie jest w stanie rozpoznać wersję poliftową. Samochód wyposażony też oczywiście w zawieszenie DCC, czyli mamy komfort, sport, mamy też indywidualne, możemy sobie własne ustawienia ustawić względem pracy układu kierowniczego, wydechu, bo w wydechu mamy zamontowany też taki głośnik, który generuje dodatkowe takie brzmienie rasowe, no to kogoś jak to denerwuje, to po prostu tam w wersji indywidualnej można sobie to wyłączyć, a dodatkowo samochód jeszcze wyposażony jest w taką funkcję off-road. Bo mówię się, nie jest terenówka, ale powiedzmy, jak ktoś będzie chciał sobie zimą gdzieś tam, nie wiem, wjechać w głębszy śnieg, albo będzie próbował sobie gdzieś tam po szutrowej nawierzchni, gdzieś tam w jakimś lasku delikatnie się pobawić, to też to wciśnięcie spowoduje, że samochód po prostu ustawi sobie optymalnie pracę hamulca, skrzyni biegów układu kierowniczego pod jazdę, umówmy się, w lekkim terenie. Czarna podsufitka, tutaj mamy całe oświetlenie już LED-owe, ambientowe, jest możliwość sobie zmiany kolorów tutaj podświetlania wnętrza kabiny. Dodatkowo tutaj bardzo ładna dźwignia zmiany biegów. Tutaj takie mamy czarne wykończenia piano black i dodatkowo jeszcze czerwone przeszycia nici. Pedały ze stali szlachetnej i dodatkowo najładniejsze moim zdaniem, jedne z najładniejszych foteli, może Wojtek z tej strony pokaż. Mamy też te same fotele, o ile się nie mylę, są w Cuprze Formentorze albo zbliżon, no prawie podobne. Jeden z najładniejszych moim zdaniem. Tutaj też bardzo fajnie, bo wersja Alcantary, umówmy się, ma tą przewagę nad pełną skórą, że jadąc powiedzmy trochę szybciej po zakrętach, no to po prostu się nie ślizgamy. Mamy pewność, że samochód, że jesteśmy tak jakby przyklejeni. Samochód jeszcze jest wyposażony w czujniki ciśnienia w każdym z kół. Także tutaj będziemy o tym informowani. Przechodzimy do tyłu. Tutaj są te właśnie roletki, o których wspominałem, czyli jest możliwość sobie dodatkowo zasłonięcia tylnej szyby. Tutaj takie wstawki z karbonu. Te też widzimy, jest Alcantara. Samochód praktycznie w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o stopień zużycia. Tak jak wcześniej zawsze na filmach powtarzam, samochody poleasingowe tym się właśnie charakteryzują, że podróżuje z reguły jedna osoba, a całe wnętrze samochodu nie nosi żadnych śladów praktycznie zużycia. To też widzimy, że ta wersja poliftowa doczekała się czarnego napisu. Moim zdaniem to jest dużo ładniej. Wszystkie te czarne emblematy na czarnym lakierze ładnie się zlewają i tworzą moim zdaniem bardzo fajny klimacik. Otwieramy sobie elektryczną klapę. No to tutaj nikomu też nie muszę tłumaczyć, czemu klienci wybierają akurat Skodę Kodiaq, dlatego że wnętrze, no to jest naprawdę wielki samochód, ktoś kto ma troje dzieci i powiedzmy zawsze się martwi, czy się spakuje na jakiś urlop, no to w tym segmencie, jeżeli chodzi o SUV-y, no to chyba już tylko go może wyprzedzić Q7 albo X5. I to jakby można było powiedzieć, jeżeli chodzi o gabaryty tutaj samego wnętrza komory i jeżeli chodzi o tylny rząd siedzeń i bagażnik, no to też jakieś przepaści między Q7 i X5 ja nie widzę. Natomiast już powiedzmy tam X7, GLS, no to już faktycznie to są już wielkie samochody. Dodatkowo jeszcze nie powiedziałem, samochód wyposażony w hak elektryczny. To dla tych, którzy często pytają, bo nie wiem, bo są na przykład fanami używania tutaj bagażnika na rowery, ktoś nie chce sobie zapinać ich na dachu, no to faktycznie tutaj ta opcja jest bardzo wygodna.
Zamykamy sobie elektryczną klapę. Samochód wyposażony jest w zbiornik AdBlue. Tutaj mamy wlew i tutaj sobie tankujemy AdBlue. Bo też dla tych, którzy nie mieli nigdy tego systemu, to po zatankowaniu 20 litrów mamy 20 tysięcy spokoju. Można to tankować sobie na stacji benzynowej, już chyba z dystrybutorów, tak jak się tankuje paliwo. Koszt chyba to jest około 2 zł za litr, ale wtedy mamy samochód, który spełnia emisję Euro 6, więc sobie pomykamy po miastach. Teraz widać właśnie do słońca, że jest to lakier perłowy. I zerkamy jeszcze z tej strony. Komplet kluczyków, książka serwisowa, wszystkie wpisy oryginalne ze Skody. Tutaj charakterystyczne jeszcze wszędzie czerwone nici, które podkreślają sportowy charakter samochodu. Moim zdaniem w tej klasie, jeżeli ktoś szuka dużego SUV-a, oczywiście z napędem na 4 koła i powiedzmy z mocą przekraczającą 200 koni, jako samochód rodzinny duży, w miarę o przewidywalnych kosztach eksploatacyjnych, to wydaje mi się, że tutaj konkurencji jako tako Kodiak nie ma. No to teraz może sobie sprawdzę czujnikiem lakieru cały samochód, żeby rozwiać wątpliwości co do tego, czy samochód jest samochodem bezwypadkowym. Ja mam takie urządzenie, tutaj sobie będę przyciskał. Wszystkie wskazania, które tutaj będą, powiedzmy, w zakresie od 100 do 200 mikronów, to będą świadczyły o tym, że samochód ma oryginalną powłokę lakierniczą. Sobie będę tutaj przykładał i coś jeszcze więcej powiem. Sprzedajemy samochody polizingowe. Charakteryzują się te samochody tym, że pokonują z reguły duże odległości na autostradach. To jest ważne, jeżeli chodzi o ich stopień zużycia poszczególnych komponentów samochodu, takich jak powiedzmy sprzęgło w skrzyni biegów, jak wszystkie podzespoły zawieszenia. No bo wiadomo, jeżeli samochód będzie się poruszał w ruchu miejskim, to tych cykli odpalania i gaszenia samochodu będzie sporo więcej. Skrzynia też będzie sobie na stop przerzucała biegi. Zawieszenie też, powiedzmy, na jakichś torowiskach tramwajowych albo na naszych dziurach polskich, no to też będzie miało o wiele większy stopień zużycia. Dlatego zawsze mówię, że pozyskiwanie samochodu z rynku niemieckiego, gdzie te drogi są lepsze i auta polizingowe faktycznie poruszają się po autostradach, one będą naprawdę w dużo lepszym stanie niż samochody z polskich salonów, które się poruszają po mieście. Tutaj dla tych, którzy zastanawiają się nad zakupem na przykład samochodu używanego w leasing, no to też rozwieję wątpliwości. Zakup używanego samochodu na pełną fakturę VAT, tak jak w przypadku tego samochodu, nie różni się niczym od zakupu samochodu nowego. Mamy podpisane umowy z wszystkimi bankami, więc jeżeli wyrazicie Państwo chęć zakupu tego samochodu, przekazujemy telefon pracownikowi banku. Nie, tutaj od razu mówię, nie działamy z żadnymi pośrednikami typu jakiś broker. Jeszcze raz przyszedł, pokazał tam więcej. Jakiś broker, który pośredniczy w załatwianiu leasingu, bo wiadomo, że oni też pracują na jakiejś tam prowizji, będą próbowali oskubać kogoś. Więc tutaj to jest też ważne, że mamy przypisanych opiekunów bezpośrednio z banku. Wtedy ta oferta jest sporo lepsza, no i jest uczciwa. Wtedy my przekazujemy telefon Państwa pracownikowi banku. Omawiacie sobie Państwo warunki leasingu, czyli długość, i jakie tam będą wpłaty początkowe, końcowe. Jeżeli dochodzi już do porozumienia, podpisują Państwo umowę, my wysyłamy dokumenty do banku, bank rejestruje samochód, przekazuje Państwu tablicę i przyjeżdżacie Państwo z tablicami do nas, odbieracie samochód. Czas załatwienia leasingu, jeżeli będzie to sprawnie następowały przesyłania dokumentów między pracownikiem banku a Państwem, no to są przypadki, że jesteśmy w stanie nawet w ciągu 4 dni taki leasing zorganizować. Dla tych, którzy kupują sobie, powiedzmy, na osobę prywatną albo na firmę tylko za gotówkę, no to też w przypadku faktury VAT 23% jest to o tyle korzystne, że w przypadku osób prowadzących działalności gospodarcze, no to wiadomo, odpisuje sobie ktoś pełną fakturę VAT, resztę sobie rzuca w koszty. Osoba, która jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a zakupiła u nas samochód na pełną fakturę VAT 23%, to znowu jest ta zaleta, że wtedy po prostu nie płaci w Urzędzie Skarbowym tej opłaty 2%. Zapraszam na naszą stronę na Facebooku, zapraszam na nasz kanał na YouTubie, no i też jest nasza strona www.bekar.pl. Można do nas dzwonić, pisać,
zawsze odpowiadamy. Dodatkowo na koniec jeszcze krótko powiem, że w przypadku tego samochodu możemy wykonać też usługę autodetailingu polegającej na korekcie lakieru i nałożenie powłoki kwarcowo-ceramicznej, która zabezpieczy samochód przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zimą, to jest taki jak sól, a latem na przykład odchody ptaka, czy tam jakieś żywice padające z drzew. No i samochód jest dużo łatwiej utrzymać w czystości. Po prostu na samochodzie jest taka niewidzialna powłoka, która chroni lakier i bardzo łatwo jest po prostu na mini bezdotykowej. Szybko wystarczy spłukać wodą zdemineralizowaną i samochód jest czysty. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.